Jeśli ktoś zgłosi, ale tego nie kupi, to również dobrze, bo nie jesteśmy zagrożeni ewikcją. Natomiast jeśli ktoś to kupi, to będziemy walczyć dalej. Będziemy starać się pozostać na terenie, na którym jesteśmy w tej chwili. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Poznaniu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 23. Cena wywołania nieruchomości wynosi 3 808 514 zł. Suma rękojmi wynosi 571 277 zł 10 groszy. Do chwili obecnej nikt nie płacił rękojmi, w związku z czym stwierdzam, że druga licytacja nieruchomości nie doszła do skutku. Chciałem posłyszeć i dowiedzieć się, co będzie, nie? A czy jakim sąsiadem jest dla pana rozbrat? No więc jako przyjaźny i dobry stosunka. Jakie rozwiązanie powinno być korzystne w stosunku do was? Jakie wrażenia? No cóż, no radość, no zostajemy, mamy co najmniej jeszcze kilka lat, żeby prowadzić naszą działalność społeczną, żeby przede wszystkim mieszkać, rozbrat zostaje. Dzisiaj wielki sukces, mamy wrażenie, że to sukces po ostatniej demonstracji 20 marca, także kampania w obronie rozbratu posuwa się do przodu, kolejny mały sukces, zostajemy. Dzisiejszy werdykt oznacza to, że w drugiej licytacji nie ma żadnego kupca. W związku z tym kolejna, jeśli miałoby dojść do kolejnej licytacji, musiałaby być kolejna wycena tego terenu, która może zdarzyć się w przyszłym roku. Także jeżeli w przyszłym roku przyjdzie komornik z policją, żeby wyceniać grunt, wszystko, cała procedura zacznie się od nowa i wtedy również nie oddamy po prostu tego miejsca.